Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja oczywiście jestem Gremlin. I słuchajcie, dzisiaj taki nietypowy odcineczek, dość krótki, ale mam dla was, myślę, że ciekawą informację. Jak część z was się może orientuje, część może nie, uczestniczę na wielu grupach Minecraftowych na Facebooku między innymi. I tam bardzo często część osób prosi o ocenę swojego domku, czy to też budowli. A jak wiecie, ja dość lubię oceniać sobie czyjeś budowlę. Tutaj zresztą wielka puszka coli, w której zamieszkała pani Slime. A czekajcie, może sobie zobaczmy. I myślę sobie, że można by było zrobić taki konkursik. Ponieważ jeżeli chcielibyście, żeby wasz domek został oceniony i przy okazji, żebyście wygrali 5 dyszek Paysafe Cardem bądź jakąś inną metodą płatności, to musicie zbudować swój domek na swoim singlu i taki domek, ten świat zapisać i mi przesłać na maila, który wam się w tej chwili wyświetla, czyli na gremlin@gammayt.pl. I macie czas do końca kwietnia. Do końca kwietnia możecie mi te propozycje swoje na maila wysyłać. W pierwszym tygodniu maja ja prawdopodobnie ze swoimi tutaj moderatorami z mojego Discorda, na którego serdecznie was zapraszam, ocenimy wstępnie pracę i potem 5 najlepszych propozycji zostanie poddana pod głosowanie społeczności, w karcie społeczności na YouTube i zwycięzca otrzyma te 5 dyszek. To, co muszę od razu zaznaczyć, jeżeli ktokolwiek będzie budował jakąkolwiek budowlę z poradnika, no to ten domek oczywiście nie zostanie wzięty pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o kryteria mojej oceny, to ci, którzy mnie znają, to mniej więcej już coś ogarniają, bo nagrywałem kilka takich odcinków, one się może gdzieś tu wyświetlą. Natomiast one, ja lubię oceniać zarówno domki wewnątrz, jak i z zewnątrz, tak? Także pamiętajcie o tym, żeby też te domki były jakoś tam w środku zagospodarowane, jakoś w środku ładnie zrobione, ale też i na zewnątrz. Rzeczywiście budujecie sobie na kreatywie, bo budujecie to sobie na swoich światach, tak, więc nie ma problemu. No i co? Jeżeli pomysł wam się spodoba i no, będzie dużo chętnych, dużo zgłoszeń, no to wiadomo, zrobię drugą edycję, myślę, że wtedy już nie tylko na domki, ale też na jakieś inne budowle, bo no, nieraz widzę, że naprawdę budujecie przekozackie rzeczy, więc czemu nie. Dlatego myślę, że warto, żebyście zostawili łapkę w górę pod filmem, subika, no i komentarz, żebyście pamiętali i byli zawsze na bieżąco, to warto mieć tego dzwona. No i co? Ja czekam na wasze prace, dłużej nie przedłużam. No i co? Dzięki, do zobaczenia. Siema!